Dzień dobry Państwu, Jakub Dymek, oglądacie kanał Obywatele News. W czwartek po godzinie 20 w specjalnym programie Obywatele News posłuchacie Państwo głosu prawników, ekonomistów, praktyków biznesu i samorządowców o tym, jak stan epidemiczny wpływa na nasze państwo, prawo i gospodarkę. Zaś filozofom postawimy pytanie najważniejsze. Jak demokracja przetrwa nadchodzący kryzys? Już za chwilę profesor Jerzy Hausner odpowie, jak ocenia antykryzysową tarczę rządu Mateusza Morawieckiego, czy gospodarkę w czasach kryzysowych powinien stymulować rząd i zamówienia publiczne i jak pogodzić potrzebę zapewnienia publicznego bezpieczeństwa z koniecznością rozruszania i utrzymania przy życiu naszej gospodarki. No, dzielmy to, co jest zapowiedzią i deklaracją sprzed mniej więcej 2 tygodni. A pomiędzy tym, co ma wejść jako podstawa prawna do tych działań. Więc jeśli patrzymy na tę ustawę, która jest ciągle jeszcze procedowana, no i która prawdopodobnie zostanie wieczorem podpisana przez prezydenta, no to mogę powiedzieć, że wiele z tych rzeczy, które są tam zapisane, nie ma żadnego znaczenia dla problemu, o którym dyskutujemy. Wiele zaproponowanych zapisów, zwłaszcza w wersji poprawionej przez Senat, ma znaczenie i dobrze by było, by je uruchomiono, a jednocześnie jest cała masa zapisów, które to, co słuszne, trafnie określone, dobrze zaproponowane, zostanie zablokowane przez bardzo skomplikowane, biurokratyczne procedury. W związku z tym patrzę z takim, powiedziałbym, poważną wątpliwością, czy to, co ma być teraz uruchomione, a co powinno być uruchomione na zasadzie automatu, niemalże automatu, będzie rzeczywiście wdrożone. Obawiam się, że jeśli nawet będzie wdrożone, to będzie z tak dużym opóźnieniem, że koszty ekonomiczne, gospodarcze tego wolniejszego funkcjonowania gospodarki będą znacznie głębsze niż mogłyby być, gdyby działanie było szybsze i zdecydowanie bardziej nastawione na to, żeby tym, którym należy pomóc, pomagać natychmiast bez tych biurokratycznych procedur. Zwracam uwagę, że w wielu krajach i rządy, i parlamenty potrafiły sobie z tym poradzić znacznie szybciej i nie da się tego wytłumaczyć wyłącznie tym, że te kraje są bogatsze i mają więcej środków. Po prostu nie mówimy o skali środków, mówimy o tym, jak dostępne środki powinny być uruchomione w sensie tempa i w sensie procedury. Dla mnie osobiście najważniejsze jest, by zrozumieć, że to, czym się w tej chwili zajmujemy, czyli walką o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, nie da się prowadzić bez zaopatrzenia. No, jeśli używać tej terminologii militarnej, no to pytanie brzmi, czy ci walczący na froncie, służby medyczne i wszystkie służby wspomagające służby medyczne mają środki tej walki. Różne środki, bo chcę wyraźnie powiedzieć, że chodzi i zarówno o środki ochrony osobistej, indywidualnej, jak się teraz częściej mówi, ale też o całą masę urządzeń, które są potrzebne. I nie tylko respiratory, bo my to głównie akcentujemy. To są także znacznie bardziej skomplikowane i zarządzane, zaawansowane urządzenia, te urządzenia, które no, są potrzebne tym pacjentom najbardziej zagrożonym, tak, w stanach terminalnych. Więc to jest cała masa, cała gama środków, które powinny być zrobione. Ja zaproponowałem mniej więcej 8 dni temu publicznie, żeby rząd uruchomił państwowy program akwizycji. I myśmy tego nie uruchomili. A jednocześnie czytam w tych wiadomościach, które są dostępne, że prezydent Trump, superkapitalista, polecił General Motors przestawienie produkcji na respiratory. No więc w Stanach Zjednoczonych się dało, a u nas nie można. Ja nie twierdzę, że chodzi o to, żeby jakaś spółka Skarbu Państwa natychmiast się tym zajęła. Natomiast jest cała masa ludzi, które są gotowe, firm, przedsiębiorców, które są gotowe podjąć ten wysiłek produkcyjny, przestawić, a ile byłyby zamówienia rządowe i ten system działania rządu
i samorządu, to jest ważne, żeby upoważnienie było także dla jednostek samorządu terytorialnego, był bez systemu zamówień publicznych. No dzisiaj słuchałem wystąpienia marszałka województwa wielkopolskiego, no, który mówi, że przeznaczymy z środków unijnych, które są w naszej dyspozycji, 60 milionów na zakupy dla naszych szpitali. Każdy tak powinien w tym momencie postępować. To nakręcałoby utrzymanie potencjału wytwórczego w ruchu. Bo chodzi o to, żeby nie zatrzymać tej gospodarki, tylko ją przestawić na to, co jest w tym momencie aktualnie potrzebne i to przestawić szybko. Natomiast tam, gdzie nie można przestawić, tam powinna wejść osłona. Tam powinno przyjść wsparcie na przetrwanie. To są dwa różne kierunki działania. Ten pierwszy jest dla mnie o wiele ważniejszy niż ten drugi, czego nie bagatelizuję tego drugiego. Dlaczego nasze myślenie ma polegać tylko na tym, żeby przeczekać jakiś okres? Nie da się tego okresu przeczekać. My potrzebujemy całej masy rzeczy, które warunkują od strony gospodarczej walkę o bezpieczeństwo zdrowotne. My de facto funkcjonujemy w stanie nadzwyczajnym, tak? Z tego punktu widzenia wprowadzenie tego stanu formalnie jest w pełni uzasadnione. I ciągle powstanie problem, no dobrze, ja nie mówię, że nie należy tego zrobić, ja wprost przeciwnie mówię, już dawno należało to zrobić. Natomiast pozostaje problem, czy władza publiczna, rząd, jego agendy są przygotowane do wykorzystania tych instrumentów po to, nie tylko po to, żeby zatrzymywać ludzi w domu, żeby wprowadzać ograniczenia. To jest potrzebne. Tak należy robić. Absolutnie nie wolno tego podważać. Władza publiczna jest od tego, żeby dzisiaj egzekwować obowiązki narzucone na obywateli, które są w imię bezpieczeństwa publicznego. Ale z drugiej strony władza publiczna jest również od tego, żeby uruchomić te środki, które są potrzebne nie tylko dla utrzymania ludzi w domu, ale dla utrzymania gospodarki w ruchu w tym zakresie, w jakim jej utrzymanie w ruchu jest niezbędne. I o ile to pierwsze jest wypełniane przez władzę publiczną, to drugie mam wrażenie, że niekoniecznie. Profesor Ewę Łętowską zapytaliśmy, co oznacza upadek centralistycznego modelu zarządzania państwem. Czy prawa i wolności obywatelskie zawsze muszą być kosztem nadchodzącego kryzysu? I czy w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego wszyscy mamy prawo liczyć na odszkodowania? Trzeba wrócić do tego, czego nam właśnie zabrakło w funkcjonowaniu państwa. Konstytucja przewiduje trzy stany nadzwyczajne. Jednym z nich, tych najlżejszym, jest stan klęski żywiołowej, co dosyć dobrze odpowiada temu, gdy idzie o fakty, co nas w tej chwili spotkało. Dlatego, że epidemia, no, taka gwałtowna jaka jest, to właśnie jest stan klęski żywiołowej. I teraz czym się charakteryzuje regulacja reżimu prawnego klęski żywiołowej, tak jak on jest przewidziany w Konstytucji. Jest ustawa zwykła o stanie klęski żywiołowej i ta ustawa z 2002 roku bardzo mocno angażuje samorządy, właśnie to, o co pan pyta, samorządy do realizacji sytuacji reżimu prawnego owej klęski żywiołowej. Dlaczego? Dlatego, że to jak w takiej anegdocie wojennej, że siedzą generałowie i kreślą na mapie strzałki niebieskie i czerwone. Okrążyć i zniszczyć. Dobrze, ale to jest decyzja na szczeblu centralnym. A teraz musi ktoś pójść, okrążyć i zniszczyć. I teraz w normalnym państwie takie właśnie zadanie spoczywa na organach, po pierwsze na szczeblu rządowym, terenowym, ale i na współpracy z samorządami. I teraz, jeżeli my mamy do czynienia, a mamy, z nie tylko z brakiem współpracy, ale z żywą niechęcią do samorządów, a nawet i lekceważeniem, to my nie mamy efektów synergii i my mamy sytuację nie taką, żeby samorządy bojkotowały, ale one po prostu nie są zaangażowane we wspólnym dziele, w którym zaangażowane być powinny. Czyli krótko mówiąc, my jeszcze obserwujemy w tej chwili klęskę zarządzania czysto centralnego, a sytuacja, która nas spotkała, wymaga bardzo
no, wszystkie ręce na pokład, to jest mniej więcej takie hasło. Tymczasem ręce samorządowe, owszem, może i ofiarnie działają, ale to nie jest wszystko razem sprzężone siecią powiązań. Jest decyzja centrali, jest dalej wykonanie na szczeblu niższym i kooperacja dająca synergiczny efekt na dole. I teraz reasumując to, ten przydługi wywód, który zrobiłam. Otóż mnie się wydaje, że problemem, którym mamy do czynienia, jest to, że my obserwujemy w gruncie rzeczy klęskę pewnego sposobu uprawiania zarządzania państwem. Bo jeżeli się zarządza strachem, efektami mrożącymi, kręciolstwem, no weźmy nawet chociażby sprawę wrzutki w ostatniej chwili jakichś przepisów nie wiążących się z walką ze skutkami zarazy, która nas ściga, tylko wrzutka, która dotyczy kwestii głosowań. W normalnym państwie, w takiej sytuacji, jaka nas spotkała, być może to byłoby zaaprobowane. Tylko że w tej chwili nikt nie wierzy. Ja też nie wierzę. I jeżeli tak, to naprawdę bardzo źle wróży i przyszłości tej walki, która w tej chwili jest toczona. Nie dlatego, żeby ktoś się sprzeciwiał, tylko to po prostu grzęźnie. Grzęźnie w braku, w bezwładności, w braku wykorzystania kreatywności i potencjału, który się znajduje w samorządach, w NGO-sach, w normalnych ludziach. Dlatego, że strachem nie da się zarządzać na dłuższą metę. Ja czasami czytam w tej chwili takie oczekiwania, że jeżeli wprowadzi się na przykład ówże stan wyjątkowy, to z tym wiąże się możliwość, bo się wiąże, rekompensaty za, majątkowej rekompensaty, za straty, których się doznaje na skutek wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego. Ja bym mocno przestrzegała przed nadmiernymi oczekiwaniami w takim wypadku, bo nikt i nigdzie przy pomocy normalnego systemu odszkodowawczego nie zbudował skutecznej zapory przeciw klęskom żywiołowym, przeciwko skutkom katastrof. To musi być, rekompensata repartycyjna, to znaczy taka, w której ten ktoś, kto doznaje szkody we wspólnym interesie, a we wspólnym interesie jest jednak, żeby były te kwarantanny czy ograniczenia dotyczące no, na przykład funkcjonowania no, chociażby biznesu spożywczego czy biznesu rozrywkowego, to w takich wypadkach nigdy nie można oczekiwać, że te szkody będą całkowicie zrekompensowane. Można oczekiwać, że jeżeli dajmy na to, zużyje się na potrzeby, no bo ja wiem, zwalczania epidemii, jakieś no, zapasy, powiedzmy jakiś magazyn spirytusu, no, który prawda, ktoś ma i ten spirytus zostanie zabrany po to, żeby z niego zrobić płyny odkażające, to za tą rekompensatę można otrzymać. Zgodnie z ustawą z 2002 roku, ale na pewno za sam fakt, że nie można biznesu jakiegoś prowadzić, to żadnej rekompensaty się nie otrzyma. Czyli odprowadzę do jednego, czy my mamy ogłoszony stan wyjątkowy, czy my nie mamy ogłoszonego stanu wyjątkowego. Z punktu widzenia rekompensaty strat, które doznajemy, różnica nie jest taka wielka w tej chwili. I myślę, że ja po prostu chłodzę te ogromne oczekiwania, które są, z którymi się możemy spotkać, dlatego że one nigdy się nie zrealizują. Natomiast wracając do tego mojego przykładu o ten magazyn ze spirytusem, który powiedzmy ktoś przejął, to wtedy w takim wypadku jest szczególny tryb dochodzenia tej rekompensaty. Mianowicie najpierw to się zgłasza do wojewody, jest tryb administracyjny, a w wypadku, jeżeli to
no z jakichś przyczyn uznaje się, że to jest jakiś spór co do ilości czy do wysokości odszkodowania, no to wtedy w takim wypadku może jeszcze włączyć się sąd. Ale nigdy to nie będzie odszkodowanie pełne, na przykład uwzględniające zysk, który by ktoś miał, gdyby ówże spirytus sprzedał w celu, do którego sobie był go przeznaczył. Więc i tutaj chciałabym rozproszyć oczekiwania w tym zakresie. Za wszystkie głupstwa królów płacą ich narody. Zarówno te głupstwa, które się objawiają w stracie majątkowej, jak i w uszczerbku. To, o czym mówiłam przecież przed chwilą, to znaczy ta utrzymująca się niechęć, pogarda, dzielenie, zarządzanie strachem. To jest określony koszt społeczny. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Kto sieje nienawiść, otrzyma nienawiść. I to jest właśnie to głupstwo, które my żeśmy otrzymali. I za to wszyscy zapłacimy. Sędzia Jerzy Stępień odpowiada na pytanie, czy państwo przestało istnieć, czy politycy głosujący za niekonstytucyjnymi ustawami powinni odpowiadać karnie, czy obserwujemy właśnie w Polsce destrukcję samorządów i czy wprowadzony niedawno stan epidemiczny jest oby na pewno zgodny z konstytucją. To państwo to chyba jednak nadal istnieje, dlatego że no co to jest państwo? Państwo to jest wspólnota obywateli, która wykreowała w jakiś sposób legalnie, całkiem nielegalnie, średnio legalnie jakiś system organów państwa, prawda? I ta społeczność obywatelska podporządkowuje się władzy publicznej. W większym stopniu, w całości, to dużo zależy od kultury politycznej, od tradycji i tak dalej, i tak dalej. Więc Z tego punktu widzenia oczywiście państwo istnieje. Natomiast gdyby mnie pan zapytał w ten sposób, czy nasze państwo jest nadal Republiką Rzeczpospolitą Konstytucyjną, to na tak postawione pytanie musiałbym powiedzieć, że nie. I gdzie tutaj szukać źródeł odpowiedzi na to pytanie? Mianowicie przynajmniej już od lat 20. XX wieku, od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze sądy konstytucyjne w Europie, wiadomo, że i to jest wśród konstytucjonalistów, że tak powiem, prawda udowodniona na różne sposoby, że dopóki w państwie nie ma niezależnego organu, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, tak długo konstytucja pozostaje zbiorem pobożnych życzeń, mówi Kelsen. No to znaczy, że nie jest aktem normatywnym, bo jeśli coś jest zbiorem pobożnych życzeń, no to w gruncie rzeczy na pewno to nie jest akt normatywny, który jest przestrzegany, który jest podstawą funkcjonowania państwa, prawda? I z tego punktu widzenia teraz widzimy bardzo wyraźnie, dlaczego rządzący w 2015 roku zaatakowali Trybunał Konstytucyjny, no bo do tego momentu właśnie Trybunał Konstytucyjny był tym niezależnym organem, który był w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę. Czyli na pewno Rzeczpospolita w tej chwili nie jest państwem konstytucyjnym. Jest państwem takim ułomnym, prawda? Nie chcę powiedzieć, że państwem bandyckim jakimś, prawda, chociaż i takie już zaczynają padać określenia i to z rąk wybitnych prawników, ale na pewno nie jest państwem konstytucyjnym. Na pewno możemy tutaj mówić o stanie klęski żywiołowej, co do tego nikt nie ma wątpliwości. No, prawnicy może tutaj muszą się posiłkować, że tak powiem, stanowiskami ekspertów. Potraktujmy to jako ciało bardzo miarodajne, mianowicie list tych 500 profesorów medycyny, prawda? Jeśli takie autorytety w sposób niejednoznaczny wypowiadają się co do tego, że w tej chwili mamy stan klęski żywiołowej, prawda? Zresztą rządzący w gruncie rzeczy też to przyznali, wprowadzając regulacje dotyczące stanu epidemicznego, prawda? Więc mamy tutaj
taką sytuację, że rządzący sięgnęli w gruncie rzeczy po instrumenty charakterystyczne dla stanu nadzwyczajnego, dla stanu wyjątkowego, powiedziałbym, prawda? Zresztą, natomiast nie wprowadzają tego stanu, czyli działają tutaj kontralegem, gdzieś przeciwko prawu, gdzieś obok prawa, prawda? W ogóle nie przejmując się porządkiem konstytucyjnym. Żadne przepisy nie zabroniły obywatelom manifestowania swoich poglądów, prawda? Mamy zachowywać pewne odległości, prawda? Ale no tutaj to jest najlepszy dowód na to, jak możemy manipulować instrumentami stanu wyjątkowego, nie wprowadzając stanu wyjątkowego. No, konstytucja ogranicza krąg osób odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu, prawda? Posłowie, tak zwani zwykli posłowie, nie są wymienieni w tym katalogu, prawda? W związku z tym oni nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności konstytucyjnej. Natomiast te osoby, które są tam wymienione, to ja jestem przekonany, że do tego kiedyś dojdzie, do postawienia przed Trybunałem Stanu, nie tylko zresztą za tę sytuację, z którą mamy do czynienia teraz, ale za całą masę różnych czynów, które wcześniej zostały popełnione. No, na pierwszym miejscu mamy tutaj odmowę zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, legalnie wybranych. Pani premier, prawda, co zostało udowodnione, wydała polecenie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No to są takie delikty konstytucyjne, a jednocześnie przestępstwa, prawda, urzędnicze, bo nie ma żadnych podstaw do tego, żeby premier decydował o tym, czy jakiś wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie ogłoszony, czy nie. Więc ja jestem przekonany, że do odpowiedzialności konstytucyjnej dojdzie. Trybunał Stanu nie jest organem, który cieszy się wielkim szacunkiem, bo też niewiele dotąd zrobił, niemniej jednak parę razy był już uruchomiony, prawda? I rządzący muszą sobie z tego zdawać sprawę, że wcześniej czy później do tej odpowiedzialności dojdzie. Natomiast jak już mówimy o posłach, to coraz częściej myślę, że oni się zachowują, mówię to o posłach większości rządowej. Zostawmy na moment posłów opozycji, oni jak wiadomo nic nie mogą zrobić, nie liczy się nikt z ich zdaniem, prawda? Oni mogą w gruncie rzeczy podejmować jakieś desperackie kroki, których czynić nie powinni, jak na przykład te protesty sprzed 2 lat, prawda, czy w Sejmie, prawda? Ale ja ich jestem w stanie zrozumieć, no bo są w takiej sytuacji psychologicznej. Natomiast posłowie większości, proszę zwrócić uwagę, dotąd nikt z nich nie wyraził jakiegokolwiek sprzeciwu, prawda? Wszyscy zachowują się tak samo. Zachowują się w sposób, i to mówię z całą odpowiedzialnością za słowa, zachowują się po prostu jak członkowie sekty, która jest sparaliżowana przez guru, prawda? Guru o wszystkim decyduje, oni się temu bezwolnie podporządkowują. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, prawda? Czy posłowie, którzy powinni się czuć, tak jak zresztą nasz porządek konstytucyjny mówi, reprezentacją narodu, reprezentować swoich wyborców, oni się po prostu zachowują jak członkowie sekty. Ich politycznie nie ma. Jest sekta podporządkowana guru i miejmy tego świadomość. To jest destrukcja samorządu, absolutnie. Notabene tutaj postawa pana marszałka Terleckiego jest absolutnie nie do przyjęcia, jest skandaliczna. To, co on powiedział, jest, no tutaj mamy ten wyjątek, bo przynajmniej pan Gowin odciął się od niego, prawda, od tego, no ale pan Gowin nie jest członkiem tej sekty, prawda, przynajmniej formalnie. Więc to są rzeczy naganne. Oczywiście w naszym systemie jest instytucja zarządu komisarycznego, ale tylko wtedy, kiedy jednostka samorządu po prostu nie jest w stanie skutecznie prowadzić pewnych spraw związanych z funkcjonowaniem państwa. Ale jeśli obiektywne warunki są takie, że ona nie może tego naprawdę wykonać, prawda, no to tutaj nie można mówić o
nieskuteczności, prawda? I nie można wprowadzać zarządu komisarycznego. Ale myślę, że rządzący nie będą się tym przejmowali. Na szczęście, zarząd komisaryczny, decyzja o zarządzie komisarycznym podlega kontroli sądowej, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc tutaj rządzącym tak łatwo nie będzie chyba z wprowadzaniem tych zarządów komisarycznych, bo między innymi właśnie wprowadziliśmy pewne zabezpieczenia w naszym systemie samorządowym po to, żeby ustrzec się błędów, które miały miejsce w okresie międzywojennym. Jak dotąd instytucja zarządu komisarycznego naprawdę nie była nadużywana. No zobaczymy, co będzie teraz. Wiem skądinąd, że bardzo wielu burmistrzów, wręcz można mówić o takiej konfederacji rodzącej się od dołu burmistrzowskiej, która śle po prostu memoriały do rządu, do Państwowej Komisji Wyborczej, zwracając uwagę, że po prostu tych wyborów nie da się fizycznie przeprowadzić z uwagi na różnego rodzaju uwarunkowania, o których oni szczegółowo piszą. Takie, z tego co wiem, także Związek Gmin Wiejskich zajął już w tej chwili takie stanowisko, także rządzący tutaj nie mogą tego zlekceważyć, bo w gruncie rzeczy funkcjonowanie państwa bez sprawnego funkcjonowania samorządu jest niemożliwe, dlatego że 80% wszystkich spraw, którymi na co dzień żyjemy, to są sprawy załatwiane na poziomie samorządowym. Tak? Komunikacja właśnie, zaopatrzenie, media, to wszystko jest w rękach samorządu. Powinniśmy w tej chwili bardzo właśnie dbać o to, żeby stworzyć samorządowi odpowiednie warunki do wykonywania tej misji. Burmistrzowie też zwracają uwagę, że w całej tej tarczy, prawda, w ogóle zapomniano o samorządzie, prawda? Zapomniano o samorządzie, natomiast ubytki w dochodach samorządowych, prawda, ubytki w zakresie przychodów z różnego rodzaju opłat, no to może spowodować w krótkim czasie, że instytucje, że samorząd będzie po prostu sparaliżowany. Na szczęście to, co robią samorządowcy, jest bezpośrednio oceniane przez mieszkańców, prawda? I tutaj właściwie ta propaganda rządowa nie jest w stanie się wcisnąć, prawda? Dlatego, że ludzie widzą i wiedzą, jak wygląda rzeczywistość w swoich miejscowościach. No może trochę inna sytuacja jest w przypadku tych największych miast, ale no Polska to jest przede wszystkim Polska powiatowa, Polska małych miasteczek, średnich miast, gmin i tutaj ludzie po prostu doskonale widzą, czy ten gospodarz jest odpowiedzialny, czy on wypełnia swoje obowiązki na miarę aktualnych możliwości. Także tutaj wydaje mi się, że ta propaganda rządowa nie za bardzo może się, że tak powiem, wciskać ze swoim, kolokwialnie mówiąc, kitem. O tym wszystkim i o wielu innych sprawach z naszymi gośćmi porozmawiamy w wydaniu specjalnym programu Obywatele News w czwartek, 2 kwietnia, po godzinie 20:00.